No na pewno myślę, że pasowałem pod koncepcję trenera i nie ukrywam, że też szukałem klubu, który będzie pasował mi jako zespół. Po prostu trener Niedźwiedź chce grać w piłkę, chce budować krótkimi podaniami akcje, a tak naprawdę no, taka gra jest pode mnie, jakaś fizyczna zbytnio gra, czy kopanie długiej piłki nie jest pode mnie, więc cieszę się, że ten mi po prostu wszystko przedstawił. Ja się od razu na to zgodziłem i mam nadzieję, że właśnie będę się dalej rozwijał. No na pewno lubię grać krótkimi podaniami, lubię dryblować, nie ukrywam, uderzać na bramkę i zdobywać te gole, aczkolwiek też nie zapominam o defensywie i w defensywie też myślę, że pracuję. Mam nadzieję, że ten Widzew będzie po prostu zespołem, który będzie starał się grać piłkę jak najlepiej i kibic Widzewa przychodząc na mecz będzie usatysfakcjonowany po meczu z tego, co obejrzał. No na pewno po Lechu Poznań. Jedyny taki tak naprawdę epizod spoza Pomorza i Widzew jest drugim jakby to klubem tak naprawdę, gdzie wyjeżdżam z domu dziewczyną. No cieszę się bardzo, jestem nakręcony i coś innego w końcu i mam nadzieję, że będzie to pozytywna część mojego życia. Czy myślę, że rzut karny to jest dość prosta sprawa i jak się podejdzie do niego pewnie, jeżeli wiem, gdzie chcę uderzyć, no to tam uderzam po prostu i jest bramka. Myślę, że nie ma obronionych karnych, tylko są raczej źle strzelone najczęściej, więc wiedziałem, że to potrafię, warce jakoś nie było zbyt wiele chętnych, no to się zgłosiłem i tak już zostało i wykonywałem te jedenastki, a że było ich sporo, to mogłem się cieszyć z tych bramek. Bardziej lubię, szczerze mówiąc, rzuty rożne wykonywać czy rzuty wolne. Z tego myślę, że daje pożytek zespołowi. No i mam nadzieję, że tak będzie i tutaj.